Dzień dobry, kochane. Jak tam wasze Mikołajki wczorajsze? Ja sobie zrobiłam najpiękniejszy prezent, jaki mam, czyli moja książka została dopuszczona do publikacji. Teraz czekam na kopie autorskie książki Leć po marzenia. Będę podpisywać i wysyłać do osób, które tą książkę kupią. Idealny, słuchajcie, prezent pod choinkę. Nie było wczoraj vloga z tego względu, że po prostu pochłonęła mnie rzeczywistość. Oraz no, planowałam moje spotkanie, które już w najbliższą sobotę, takie na żywo, kobiety z pasją. Wczoraj również kobiety z pasją online były i był wywiad z Justyną Muc na temat jej pasji do uważności. Także niesamowite emocje były wczoraj. A przychodzę powiedzieć właśnie na temat rozwojowych kalendarzy adwentowych dnia 6 i dnia 7, czyli dzisiaj. Na wczoraj tak sobie wymarzyłam, abyśmy porozmawiały, pomyślały o tym, jakie miałyśmy marzenie, będąc dzieckiem, i jak te marzenia mają się teraz. Czy marzymy, czy nie chcemy marzyć, czy boimy się marzyć? Taka chwila refleksji. A jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to chciałabym, abyś właśnie zapaliła świeczkę bądź lampeczki choinkowe, usiadła w ciszy. Przy pięknej muzyce zamknęła oczy i medytowała. 10, 5 minut, tyle ile potrzebujesz. Świadomy oddech, świadome zatrzymanie i po prostu być przy sobie. Tak. To jest do wykonania, kiedy dzieci śpią. Także tak, właśnie byłam na poczcie, byłam wysłać książkę z pasji do motywacji do osoby, która najpierw właśnie zakupiła pierwszą część, po to, żeby później kupić drugą i mieć taki, wiecie, całą moją historię, całą to wszystko w jednym, także cieszy mnie to ogromnie. Na poczcie była ogromna kolejka, bo mamy grudzień, okres przedświąteczny. A oni tutaj bardzo, ale to bardzo praktykują właśnie wysyłanie kartek i wszyscy po prostu z kartkami świątecznymi stali na tej poczcie i wysyłali. Bardzo mi się ta tradycja podoba, bo my bardzo dużo dostajemy od współpracowników, od przyjaciół właśnie na święta czy od sąsiadów. Dla mnie to jest właśnie taka fajna ta tradycja, która w Polsce no, jest już zapomniana i super jest tutaj właśnie mieć te wszystkie kartki poukładane sobie na półeczce, no cieszy to oko. Właśnie wpadają też teraz do nas kartki od sąsiadów, Lilka ze szkoły od koleżanek przynosi, także no jest naprawdę taka magia w tym, ale nie tylko na święta, bo przecież na wszystkie urodziny, na to jak urodził się nam Alex, również bardzo dużo tych kartek dostaliśmy, także no bardzo fajnie. Jestem ciekawa, czy Wam się ta tradycja podoba, czy jeżeli mieszkacie właśnie tutaj na obczyźnie, to czy praktykujecie, czy jednak to nie jest coś dla Was. Kochani, będę już kończyć. Króciutki vlog, ale myślę, że dużo treści i dużo wartości. Także zapraszam Was do oglądania kolejnego vloga. Postaram się już jutro nagrać wszystko tak, jak powinno być. Więc tak, no a w weekend, wielki dzień, tak? Także no, trzymajcie kciuki, żeby było wszystko wspaniale. Do zobaczenia, pa!